We wtorek w Gostyńskim Centrum Edukacyjnym odbyły się dni otwarte. Po prezentacji przygotowanej przez uczniów szkoły w sali sportowej, gimnazjaliści przybyli na dni otwarte, rozeszli się do klas, gdzie odbyły się prezentacje poszczególnych profilów nauczania. Utrzymujemy się właściwie w czterech takich branżach zawodowych, czyli jest to budownictwo, mechanika pojazdowa, gastronomia. No i kierunek, który jest dla nas od roku, można powiedzieć, kierunkiem nowym, to jest hotelarstwo. Ten kierunek jest związany, no jak wszyscy wiemy, ze zmieniającym się charakterem regionu gostyńskiego, który zmienia swój charakter na turystyczny. No i my, wychodząc temu naprzeciw, chcielibyśmy właśnie ten kierunek uruchomić. Pierwsza klasa powstała już w roku ubiegłym. Liczymy, że w tym roku powstanie kolejna. Panie dyrektorze, wielu chętnych? Ja myślę, że zainteresowanie jest duże. Jestem w tej chwili po zebraniach, po takich spotkaniach z gimnazjalistami we wszystkich szkołach powiatu gostyńskiego i nie tylko. Zainteresowanie jest duże, ale jak to zwykle bywa, no przekonamy się dopiero, jak już będzie realizowany nabór. A które kierunki cieszą się największą popularnością? No wydaje mi się, że zdecydowanie gastronomia, budownictwo i mechanika pojazdowa. To są te kierunki tradycyjne. Tutaj na pewno nasi absolwenci dostrzegają w tym swoją przyszłość. Powiem, że tak po stronie technikum, jak i po stronie zasadniczej szkoły zawodowej. Tutaj w zasadniczej szkole zawodowej tych kierunków jest bardzo dużo, bo uwzględniając no, te możliwości, które daje współpraca z pracodawcami, to jest właściwie około 20 zawodów, w których ta nauka może się odbywać. Na przestrzeni ostatnich lat zapytam pana dyrektora o przekrój, czy tych ludzi w szkołach zawodowych jest więcej, czy raczej ich ubywa? No my obserwujemy, że ostatnio jak gdyby szkolnictwo zawodowe cieszy się większym zainteresowaniem. Wszyscy widzimy, co się dzieje wokół nas, prawda, co się dzieje w gospodarce. Wiele osób, tak zwanych fachowców, no wyjechało, poszukując pracy, te miejsca pracy się zwolniły. Także są duże możliwości, firmy poszukują no, wykwalifikowanych pracowników i mam nadzieję, że ci, którzy tą szkołę skończą, to na pewno znajdą dobrą pracę. No mogą też zarobić dobre pieniądze, mówmy wprost. Koleżanki i koledzy, nasze spotkanie ma na celu pomóc Wam podjąć decyzję wyboru odpowiedniego zawodu. Nasza szkoła oferuje naukę w czteroletnim technikum, ewentualnie w dwu- lub trzyletniej szkole zawodowej. Wybór należy do Was. Doskonale wiemy, że dobrze wybrany zawód i wierny przyjaciel to już połowa sukcesu życiowego. Znane przysłowie mówi, że przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi. Zapewniam więc, jeżeli wybierzecie naszą szkołę, spotkacie w niej całe grono życzliwych i przyjaznych Wam osób, a Wasza energia zostanie odpowiednio ukierunkowana. Przybliżę Wam troszeczkę ten zawód technik budownictwa. Zajęcia w technikum trwają 4 lata, tak jak w każdym technikum, 4 lata. I tutaj absolwent kończy szkołę, ale może również przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i wtedy zdobyć tytuł technika budownictwa. W środę w sali kolumnowej Gostyńskiego Zamku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z inicjatywy burmistrza Włodzimierza Śniecikowskiego zorganizował śniadanie wielkanocne dla najbardziej potrzebujących. Od lat organizowane są takie poczęstunki dla osób, które korzystają z pomocy jadłodajni miejskiej. Pozwólcie, że powitam księdza dziekana Ryszarda Kruszewskiego, który do nas przybył, poświęci dzisiejsze dary tego stołu. Również panią kierownik Renatę Zagórską, która fizycznie zajmowała się przygotowaniem dzisiejszego spotkania i dzisiejszego śniadania. Wraz ze mną jest przewodnicząca Rady Miasta, pani Jolanta Sysła-Szymczak, również zastępca burmistrza, pani Jadwiga Kaczor, jak również pani skarbnik, która ma wpływ też, słuchajcie, na pieniądze do miejskiego ośrodka, te, które otrzymujecie pomoc, pani Bożena Sokołowska. Pragnę też powitać wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wszystkie panie, które angażują się w te nasze spotkania. To jest taki niecodzienny ranek dzisiaj, bo go tutaj świętujemy na zamku. Chcemy podkreślić rolę i ważność świąt wielkanocnych. Kochani, święta wielkanocne to święta, które są najstarszymi właściwie w Kościele chrześcijańskim i datują się właściwie od początków powstania Kościoła chrześcijańskiego, wiary chrześcijańskiej. A więc bardzo wrosły
w tradycje, dlatego je zawsze bardzo mocno świętujemy. Również w naszej kulturze polskiej te święta mają niebywałe znaczenie. Obchodzimy je bardzo uroczyście, donośnie. Spotykamy się przy stołach. Ja chciałbym życzyć Wam, abyście te święta spędzili radośnie wśród przyjaciół, wśród rodziny, wśród znajomych. Dzisiaj Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej spotkał się ze swoimi podopiecznymi w Zamku Gostynińskim. Pani powie, z jakiej okazji? Organizujemy corocznie spotkania związane z obchodami święt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Jest to kolejne święto, kolejne spotkanie dla klientów, organizowane dla klientów korzystających głównie z posiłków jadłodajni miejskiej. Choć niekoniecznie, nie tylko te osoby mogły się wpisać, ale głównie to osoby wpisują się na listę wcześniej. I dla osób zapisanych organizujemy właśnie takie uroczyste spotkanie, aby mogły te osoby poczuć się w gronie rodzinnym. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej daje codzienne obiady, tak? Jaka liczba osób w Gostyninie korzysta z tych obiadów? W chwili obecnej ponad 300 osób, ale w okresie, jest to oczywiście zmienna liczba osób, ponieważ w okresie zimowym korzysta więcej osób, w okresie letnim mniej, ale na chwilę obecną ponad 300 osób. A wiem, że ci Państwo, którzy są dzisiaj tutaj, zapisywali się, tak? To ile dzisiaj jest na tym uroczystym śniadaniu osób? Zapisało się około 130 osób, ale myślę, że było około 70-80. Tak patrząc na osoby, około 80 osób. Także nie wszyscy dopisali, mimo że na listę zostały te osoby przez samych siebie wpisane. Co rok organizujemy śniadania właściwie wigilijne przed świętami Bożego Narodzenia, jak również śniadania wielkanocne, tak jak tutaj dzisiaj. Dzisiaj wyjątkowo jest na zamku. Wielu z klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czy też podopiecznych, nigdy tu na zamku nie było i postanowiłem, żeby też tutaj na zamku mogli tutaj być, obejrzeć ten zamek, spotkać się, ale i zjeść wspólnie to śniadanie wielkanocne. Zapytam Pana, bo wiem, że wydawane są codzienne obiady dla tych ludzi, tak? Kto gotuje? Czy to jest kuchnia miejska jakaś? Tak, to jest miejska kuchnia przy szkole gimnazjum numer 1 na Polnej i te potrawy są dowożone na stołówkę, która mieści się na dworcu autobusowym miejskim, tu gdzie jest PKS, tam mamy pomieszczenia takie przygotowane, ładna, fajna stołówka, no i codziennie otrzymują obiady podopieczni. Pani powiedziała we wcześniejszej rozmowie, że korzysta od 250 do nawet do ponad 300 osób. Tak, to jest, zależy w różnych okresach, różna ilość osób podopiecznych klientów korzysta. Latem jest o wiele mniej, jest to połowa. Natomiast no, zimą wiadomo, że różne prace takie dorywcze, w których oni pracują, się kończą, więc w zimę zawsze jest więcej osób, więcej rodzin z tego korzysta. We wtorek w Miejskim Przedszkolu nr 4 dzieci wraz z wychowawcami przygotowały program słowno-muzyczny pod tytułem Tradycje świąteczne z wierszem i piosenką. Przedszkolaki opowiadały o wielkanocnych tradycjach i zwyczajach. Minerał życiodajny, dawniej posiadający moc, odstraszający wszelkiego zła. Odstraszania. Bez soli. Bez soli nie ma życia, także oczyszczenie, zasadno istnienia i prawa. Zawsze był starym ludowym znakiem i siły, i fizycznej krzepy. Współdziałałem z innymi potrawami, zapewnił im skuteczność. Ciasto reprezentowane było głównie przez wielkanocne baby. Musiał to być wybieg własny domowy. Bierzemy tu kogucika, dajcie ja jedno koszyka, dajcie choćby i ze cztery, a do tego ze dwa sery dla kogucika. Waszym rodzicom,
kochanym wychowawcom, dyrekcji, żeby radość ta była nieustannie w waszych sercach obecna, żebyście tak jak dzisiaj byli szczęśliwi przez cały rok. W środę w rejonie skrzyżowania na ulicy Płockiej doszło do kolizji drogowej. Zderzyły się dwa pojazdy, Tico kierowany przez kobietę z Gostynina, która jechała wraz z 11-letnim dzieckiem, oraz Opel Corsa kierowany przez kobietę z gminy Gostynin. Oboje kierujący byli trzeźwi. Wszyscy zostali odwiezieni do szpitala. Ich obrażenia okazały się niegroźne.